Producentem programu jest Fundacja Polska Ziemia, wydawca telewizji Świat Rolnika. Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejsze słowo jest z 11. Niedzieli Zwykłej, rok B. Posłuchajcie Ewangelii według świętego Marka. I mówił dalej. Z Królestwem Bożym jest tak, jak z kimś, kto wrzuca nasienie w ziemię. Czy śpi, czy nie śpi, we dnie i w nocy, nasienie wschodzi i rośnie, a on nawet nie wie jak. Ziemia sama z siebie owocuje, wydaje naprzód łodygę, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie, a gdy plon jest już dojrzały, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. I powiedział im, do czego mamy przyrównać królestwo Boże i w jakiej przypowieści je przedstawimy. Otóż jest ono jak ziarno gorczycy. Gdy się je wrzuca w ziemię, mniejsze jest od wszystkich nasion na ziemi, a gdy się je zasieje, Wyrasta i staje się większe od innych krzewów i obfituje w silne pędy, także w jego cieniu mogą zakładać gniazda ptaki powietrzne. I nauczał ich wielu podobnych przypowieściach, jak tylko mogli zrozumieć, bez przypowieści w ogóle nie przemawiał do nich, oddzielnie zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto słowo pańskie. A to jeśli chodzi o dzisiejsze słowo, Wyjątkowo dla mnie ważne. Naprawdę wyjątkowo ważne, ponieważ ja mam taki styl mówienia, jeśli chodzi o kazania. Często właśnie poprzez historię, poprzez jakieś różne doświadczenia, które miałem, coś, co mnie spotkało jakiś czas temu. Staram się być bardzo konkretny. Nie używam języka naukowego, choć uważam, że bywa on potrzebny. Jeśli ktoś ma fajny aparat pojęciowy, potrafi się nim posługiwać, to nawet powinien. Jezus uczył właśnie w przypowieściach wszystkich ludzi. Dopiero później osobno wyjaśniał swoim uczniom pewną rzeczywistość, choć bardzo często tego nie rozumieli. To było dla nich zbyt trudne. Nawet nieraz jest pokazane, że bali się po prostu pytać, że krępowali się zapytać o co mu chodziło, ponieważ co chwilę na przykład powiedział im, tak niepojętni jesteście, nic tego nie rozumiecie i tak dalej. Więc słuchajcie, łatwiej przecież powiedzieć na przykład Jezusowi: wiecie co, bo ja znam ojca i w sumie z tatą to jesteśmy jedno. Kto będzie mnie kochał, będzie kochał i Ojca. To jest proste w zrozumieniu. Ale na przykład, gdyby Jezus powiedział swoim uczniom wtedy: Słuchajcie, ja jestem Jezus Chrystus, jestem w pełni człowiekiem, ale i w pełni Bogiem. Wszystko wynika z faktu, że mam podwójną naturę. Prawda? Rozumiecie, jasna sprawa, ale to jeszcze nic. Przecież jest jeden Bóg, ale w trzech osobach, to też musicie zapamiętać. I najważniejsze, kochani uczniowie, to to, żeby pojąć takie określenie jak physis, Prosopon, Hypostasis, Homo i ewentualnie słynny spór o Filioque. Jasne? No właśnie. Dlatego Jezus o rzeczach tak ważnych, pięknych, dla nas często nie do zrozumienia, opowiadał w przypowieściach. I na przykład dzisiaj mamy przypowieść o ziarnku, które jest wrzucone w ziemię i ono po prostu rośnie. Nieraz niektórzy oburzają się wręcz, kiedy jakiś ksiądz za prosto mówi na przykład o wierze, mówiąc, że nie wolno jej tak spłycać. Ale zobaczmy, jak nieraz nauczał Jezus. Do czego mam porównać Królestwo Niebieskie? Czyli mówił o najważniejszej rzeczywistości, czyli o perspektywie nieba i mówi, no to taka... Kobieta, która ciasto zagniata. No dzisiaj przecież bylibyśmy oburzeni jego nauką. No jak można porównać piękno nieba do kobiety, która zagniata ciasto? No dobrze, no to inny przykład. To taka kobieta, która podłogę sprząta. No i szuka tej monety. Albo na przykład właśnie siewca, który rzuca wszędzie ziarna. Tam, gdzie jest grunt skalisty, tam, gdzie wszystko może ustnąć, ewentualnie tam, gdzie wyda plon obfity. Jest na przykład przypowieść o talentach. Mamy przypowieść o uczcie, czyli bardzo różne przykłady Jezus podawał, po to, żeby nam było łatwiej pobudzić wyobraźnię. Kto chciał dalej szukać odpowiedzi, to musiał zbliżyć się do Jezusa i zacząć go naśladować. Myślę, że współcześnie w taki sam sposób to powinno wyglądać. Jezus pokazał nam wszystko, co jest potrzebne, a każdy może w swojej dziedzinie, w której czuje się dobrze, szukać dalej odpowiedzi tylko musi być otwarte na prawdę, którą Bóg nam zostawił. Na przykład ktoś jest fizykiem, niech szuka odpowiedzi w fizyce. Jeśli będzie uczciwie szukał, znajdzie odpowiedź. Jeżeli ktoś jest historykiem, niech szuka prawdy historycznej. Znajdzie piękno tego, co Bóg chciał zostawić. Jeżeli ktoś potrafi się modlić, ma to powołanie, żeby dużo się modlić, niech w modlitwie, w Słowie Bożym będzie odnajdywał odpowiedź. I to jest właśnie zaproszenie Pana Boga, tym bardziej, że Jezus Chrystus, nasz Pan, zbawiciel, nie chce wymyślać jakichś tam różnych historyjek. Żeby pokazać, czy znaczy inaczej, historyjek, bo posługiwał się historykami. miałem na myśli to, że nie będzie nam opowiadał czegoś, co nie istnieje. Na przykład w różnych religiach, świadkowie Jechowy oni opowiadają o tym, że tylko 144 tysiące będzie zbawionych, a reszta musi tworzyć nową ziemię tutaj. Nie wiem, skąd oni wzięli takie dane. Owszem, w apokalipsie pojawia się ta liczba, ale to zupełnie nie o to chodzi. Muzułmanie wiedzą, że po śmierci mężczyźni będą mieli 72 chórysy, czyli dziewice służące, które mają im sługiwać. To, że tam kobieta nic nie znaczy w tamtejszej kulturze, to już nich nie interesuje. A Jezus mówi, nie wiem, no po prostu to sobie wyobraźcie po swojemu. Wiem tylko, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy we mnie wierzą. On bardzo często podkreślał: To ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To znaczy, żeby być zbawionym, trzeba uznać Jezusa. No i wiadomo, uznając Jezusa, trzeba też wiedzieć, co mówił. To nie może być tak, że ktoś mówi, że wierzy w Jezusa, a jednocześnie nie będzie nic robił z tego, o czym, o czym mówi Słowo Boże. Czyli będzie całkowicie po swojemu, będzie odrzucał jego naukę. To jest mniej więcej tak jakby, załóżmy, powiedzieć swojej żonie przy ludziach bardzo przykre słowa, nawet wręcz obrazić ją. Kiedy ona poczułaby się dotknięta, to ten na przykład mąż powie – no, ale ja ciebie ogólnie bardzo kocham, tylko że nie zawsze to pokazuję. To wiecie, że coś jest nie tak. I to samo jest w Słowie Bożym. Albo naśladuję Jezusa. Minęła ósma. Czas na raport pogodowy. Zanieczyszczenie powietrza nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Ze względu na niemal całkowity brak widoczności, ruch drogowy pozostaje wstrzymany. Apeluje się o niewychodzenie z domu. Nasza przyszłość nie musi tak wyglądać. Możesz pomóc ją zmienić. Wejdź na stronę czyste i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca. Twój piec, nasze powietrze, wspólny problem. I faktycznie robię wszystko, o co prosił, albo żyję po swojemu. I to nie ma znaczenia, czy to będzie kapłan, czy to będzie osoba świecka. Mamy kapłanów, którzy nie naśladują Jezusa, mamy także osoby świeckie, które nie naśladują. To nie chodzi o to, żebyśmy teraz prześcigali się argumentami, mówiąc o tym, no niby fajnie ksiądz mówi, ale sami księża i na przykład niech będzie pedofilia. Ci ludzie w żaden sposób nie naśladowali Jezusa. To nie ma nic wspólnego z wiarą katolicką. Smutną sprawą może być ewentualnie to, że ci, którzy strzegą tego, nie dopilnowali, żeby było lepiej, ale to już jest oddzielny temat. Pamiętam, jak kiedyś. Jeszcze jak dbałem nieco bardziej o brodę, miałem trochę dłuższą, to były początki kanału. Udałem się na brudno do goli brody. Chciałem pierwszy raz pójść, zobaczyć jak to wygląda, z czym to się je. Usiadłem sobie przed... Na taki park był, więc usiadłem sobie na, jakimś, na jakiejś ławeczce. I w międzyczasie podeszło do mnie dwóch takich pijaczków, ze względu na to, że szedłem do fryzjera, szedłem oczywiście bez sutanny, wiem, chodzę już w sutannie, na prośbę wielu osób coraz częściej chodzę w sutannie. Natomiast wtedy, ze względu na to, że wiedziałem, że będę strzyżone, poszedłem bez sutanny, usiadłem sobie na tej ławce, podeszło do mnie dwóch takich powiedzmy pijaczków, no i zaczęli gdzieś tam nagle do siebie, usiedli po prostu na tej samej ławce, ale narzekać na to, że ich żony takie są, że te dzieci ich nie słuchają, że to ciężko w życiu. Ja oczywiście nie uczestniczyłem w tej dyskusji, aż w końcu jeden z nich zadał mi pytanie y, chłopie, a, a co ty byś zrobił? No ja mówię, proszę pana, no ja bym zrobił tak, na to bym zwrócił uwagę. No, myślę, że jeśli chodzi o pana żonę, to warto tutaj. i Jak zacząłem takie życiowe przykłady, a różnych historie, że to ode mnie z domu, a to gdzieś, gdzie podsłyszałem od kogoś, a to od parafian coś nowego się dowiedziałem, takimi prostymi historyjkami, po czym w pewnym momencie drugi mówi, jakie to jest mądre, tak młody chłopak, a tak dużo wie? No powiedziałem, no tak, no zdarza się czasami, po prostu słucham ludzi, coś tam mogę wiedzieć. Mówię, to ja muszę to zrobić w życiu swoim. Ja muszę tak zacząć traktować żonę. Ja muszę w taki sposób z dziećmi rozmawiać. Po czym nagle zadał pytanie, a, a czym się Pan zajmuje, że Pan takie rzeczy wie? I powiedziałem, jestem księdzem. I od razu pierwsza jego reakcja była bezcenna. A co on tam może wiedzieć, jak jest księdzem i nie ma żony ani dzieci? Genialne. Czyli zobaczcie, dopóki nie wiedział, kim jestem, chętnie posłuchał. Ale niestety tak wyrzucał Pana Boga ze swojej głowy, tak często to było powtarzane, że ksiądz to z automatu samo zło, że nie chciał wcielić tej rady w życie. Z Jezusem nieraz było podobnie, mówił bardzo mądrze, ale kiedy faryzeusze nagle mówili: Ale to Jezus, no nie może tak być, to jest Jezus. Dzisiaj też jest podobnie. Jeżeli ktoś usłyszy mądrą rzecz, Nagle, jeżeli usłyszę, że to jest związane z kościołem, będzie to odrzucał z automatu. Często na ślubach, kiedy mam kazanie, mówię do wielu gości, którzy są w kościele, najczęściej to są tak zwane osoby pogubione w wierze: mówię, kochani, ja wiem, że z automatu jestem człowiekiem niewiarygodnym, bo jestem księdzem katolickim. I wszystkie te argumenty, których oni korzystają, co ja tam mogę wiedzieć, i tak dalej, i tak dalej, sam zaczynam od tego kazania, czyli wytrącam wszystkie argumenty z rąk. Dopiero później mówię tak naprawdę, co powinni zrozumieć, i na końcu mówię do młodych taką rzecz: ale pamiętajcie, że Was posłuchają. Jeżeli będziecie żyli według tego, co dzisiaj powiedziałem, Was posłuchają, bo będziecie wiarygodni. Ja choćbym miał rację, z automatu jestem niewiarygodny. Nie będą chcieli w, wcielić w życie to, co usłyszeli, bo im ksiądz to powiedział. A co on tam może wiedzieć? Więc, mniej więcej, gdzieś tam taka rzeczywistość. Natomiast, co jest dla mnie ważne? Dzisiejsza Ewangelia, którą przeczytałem, mówi o tym, że właśnie Bóg między innymi trzyma to ziarno, i jest ten moment, w którym on musi wcisnąć je w ziemię. Bardzo ważny dla mnie fragment. To nie chodzi tylko o to, wiecie, żeby już to było w ziemi, ponieważ póki jesteśmy w dłoni Pana Boga, czujemy się bezpiecznie. On się o nas troszczy, my będziemy się modlili, będziemy prosili Pana Boga, żebyśmy pracy nie stracili, żebyśmy zdrowi byli i inne takie rzeczy, które są powiązane z tym, że najczęściej człowiek nie pragnie Pana Boga, ale tego, co może dać. To też jest smutna rzeczywistość. Czyli potrzebujemy Pana Boga tylko dlatego, że może się o nas zatroszczyć, a wcale o Pana Boga nieraz nie chodzi. Natomiast co jest ważne? To, że Pan Bóg na razie trzyma nas w dłoni, ale musi przyjść taki moment w życiu człowieka, gdzie Pan Bóg weźmie te ziarna i ciśnie je w ziemię. Czyli ta droga, zanim one trafią na dobry grunt, to jest właśnie droga chrześcijanina. To jest droga każdego z nas, żeby odkryć, czego ten Pan Bóg chce. Droga niepewności, droga wątpliwości, droga, gdzie możemy zachorować, droga, gdzie już Pan Bóg nas nie trzyma, a jeszcze nie padliśmy na dobry grunt, nieraz jest w tym dużo lęku. To jest właśnie zaufanie do Pana Boga. Ty masz pozwolić się Bogu wreszcie wyrzucić z tej dłoni i cisnąć w tę ziemię. Dopiero wtedy wydasz plon obfity. I dopiero wtedy, kiedy będziesz już w taki sposób zanurzony w dobrej glebie, nie będziesz nawet świadomy tego, czy śpisz, czy jesz, cokolwiek innego będziesz czynił, a ta twoja wiora będzie rosła. Teraz dlaczego? Bo ty Bogu na to pozwoliłeś. Czyli podjąłeś taką decyzję, tak, chcę naśladować Boga, a reszta to jest pochodna. Zresztą tak samo jest z grzechem. Kiedy człowiek odrzuca Boga, kiedy człowiek wybiera grzech, to jemu się wydaje, że jest dobrym człowiekiem, bo, bo w zasadzie nikogo nie zabił. Nie? Niech będzie już taki kolokwializm, też krzywdzący, ale użyję takiego przykładu. I, i ten grzech też się rozrasta. Po jakimś czasie jest coraz większy, coraz większy, coraz większy. Później na przykład może zostawić swoją żonę, może zostawić swoje dzieci, może stać się egoistą coraz większym, bo nie ma punktu odniesienia do zdrowej doktryny chrześcijańskiej, do tego, co Jezus nam zostawił, tylko sam staje się wyznacznikiem tego. Ja jestem sam sobie Bogiem, w taki sposób będzie traktował i ten grzech coraz bardziej się rozrasta a Bóg wie, czego potrzebujemy. Bóg naprawdę wie. I tak długo, jak my nie pozwolimy cisnąć się w ziemię, to ludzie będą często tak mówić. Wiesz, Panie Boże, no generalnie to się z Tobą zgadzam, bo Ty fajnie gadasz, jak najbardziej. No, ale że wymyśliłeś, że to w każdą niedzielę, to, to trzeba te komunie... To... Nie można było tak raz na 50 lat? To jest właśnie to myślenie ludzi. Czyli trochę z Panem Bogiem, trochę Go potrzebuję, ale trochę nie. Nie, ogólnie to, wiesz, to, to, to ja w ogóle fajnie uważam, że to tak... Małżeństwa chrześcijańskie to się tak trzymają między sobą, no ale ta czystość, to to ci się nie udała, ta przedmałżeńska. Po co to, to na co, to komu? To jest właśnie myślenie ludzi, czyli wszystko po swojemu, a my mamy pozwolić Bogu wcisnąć się po prostu w ziemię. Czyli on ma po swojemu zaplanować nam to życie, a my mamy tylko ewentualnie się na to zgadzać. Nie patrz na to wybiórczo. Bóg wie, czego potrzebujesz. Przecież Bóg, skoro troszczy się na przykład o ptaki. Skoro troszczy się o te lilie, jak mówi Pismo Święte, to Ciebie się nie zatroszczy? O Ciebie? Więc pozwól się wreszcie wyrzucić z tej dłoni. Czas pandemii, ten wariactwa, też jest dobrym czasem. Gdzie ludzie pr przestali chodzić do kościoła, bo się wszystkiego boją? Kiedy przestali kochać Boga w pełni? Kiedy nie wierzą w to, że w najmniejszej cząstce z ciało Chrystusa i wyciągają dłonie i później wycierają o spodnie? Ludzie przestali wierzyć. A my mamy naprawdę Mu zaufać i pozwolić wcisnąć się w ziemię. Jeśli chcesz być zbawiony, pamiętaj: to Jezus jest drogą, prawdą i życiem i masz troszczyć się o wszystko, co święte. Przede wszystkim masz walczyć o to, żeby pamiętać o tym, że nawet w najmniejszej cząstce jest cały Chrystus i ty jesteś w pełni odpowiedzialny nawet za małą cząsteczkę, która spadnie Ci z ręki. Na razie tylko tyle, żeby włożyć kiw w mrowisko. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. My tu ostatnio byliśmy. Ach, dawno. Dawno temu. Ciekawe jak będzie w przyszłości. Bierzowce będą wyższe. Wiesz, że nie o to mi chodzi. Zastanawiam się czasem, na jakim świecie będą żyły moje i twoje dzieciaki. Co znaczy? No wiesz, czy będzie lepiej niż teraz, czy gorzej. W sensie czy klimat będzie lepszy czy gorszy? czy jak będziemy starzy, to czy dalej będą takie problemy? No tyle się teraz mówi o tym smogu. Ale co robić? Sam chętnie bym coś zrobił, tylko kim my jesteśmy przy całej reszcie świata? Wiem. Sami raczej nic nie zmienimy. Elektrownie, fabryki, huty, te wszystkie spaliny. Ktoś musi coś z tym zrobić. Jakby się tak wszyscy wzięli w garść, każdy dałby coś od siebie. Ale co może zrobić jeden człowiek? Tutaj... Trzeba zmienić cały świat. Nie próbuj zmieniać całego świata. Zmień siebie. Swoje nawyki. Wymień wreszcie swój piec. Wejdź na stronę czyste czystepowietrze.gov.pl i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca. Twój piec. Nasze powietrze. Wspólny problem. Według najnowszych danych badawczych 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie leży w Polsce. Na początku 2021 roku normy zanieczyszczeń w Polsce zostały przekroczone o ponad 1300%. W przyszłości te liczby mogą być jeszcze większe. To również od Ciebie zależy nasza przyszłość. Wejdź na stronę czyste i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany Starego Bieca. Twój Biec, nasze powietrze, wspólny problem.